Hej, 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 witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcinek Horizon Zero Dawn. Spadliśmy ostatnio, lipa, ale my... to teraz jest niemożliwe, patrzcie, kurczę, nic z tym nie zrobię. Dobra, idziemy, musimy tu... Ale gdzie jest nasz ten fokus? Nie wiem, tu go nie widać. Musimy stąd wyjść. Tam nie wlezę, czyli wracamy. Aby mi gry nie wywalało. Moje ubrania, dobrze. Ale gdzie jest fokus? Tutaj jest. Co? Jestem wewnątrz Świętej Góry? Ale... Tylko matrony mogą tu wchodzić. Nie widzę tu mojego łuku. Ani tego uszkodzonego fokusa, który zabrałam temu zabójcy. Gdzie one są? Tu nie ma nic, nie ma nic. Czyli musimy iść do tych drzwi jednak. I te drzwi? Zobaczcie, kurde. Jakiś sygnał. Wygląda jak te ruiny, do których wpadłam, kiedy byłam mała. Tego miejsca nie zbudowali, Nora. Zrobili to przedwiecznie. Czy to musi być uszkodzony fokus, który zabrałam zabójcy? Jest blisko. Tam. Razem z resztą moich rzeczy. No dobra, to co mi pokażesz? Dowódcy, wstrzymać pracę i udać się do punktu dowodzenia. Unikać kontaktu z dzikusami Nora. W razie czego zlikwidować świadków. Załączam obraz celu. Bez odbioru. Obraz celu? Nie jestem jak inni, Nora. Zobaczyli mnie przez fokus Olina. Jak to możliwe? Tylko szybko. Wchodzę tam. Trwa identiskan. Musicie przestać słuchać Teda i zacząć słuchać mnie. Skąd to się wzięło? Jak? Jesteś moją matką. Ścigają mnie, bo wyglądam jak ona? Ej, Loi, nie śpisz już? Ile czasu minęło? Szybko, chodź za mną. Dokąd? W miejsce twoich narodzin. O, to będzie ciekawe. Wewnątrz góry? Sama zobaczysz. Żeby ona jeszcze szła szybciej. Przykusem będę szedł wolniej. Czemu mnie tu sprowadziłaś? Myślałam, że umierasz, a śmierć u boku matki jest święta. Lansra była przeciwnie naturalnie, ale Jezem nie popadła. Jest tu moja matka?
Będę mogła ją poznać? To skomplikowane. Proszę, chodź ze mną. No przecież idę, tylko idziesz tak wolno, że ja na kucki idę szybciej. Czy moja matka wygląda jak ja, ale z krótkimi włosami? To raczej niemożliwe. Nie zrodziła cię kobieta, Aloy. Góra jest twoją matką. Ja... co? O czym ty mówisz? Chodź. Co to za miejsce? Komnata, gdzie Wszechmatka zgładziła metalowego diabła i wydała cię na świat. Aloy, ta masakra po próbie była tylko początkiem. Drużyna wysłana za zabójcami została całkowicie wybita. Ale co to ma wspólnego z moim urodzeniem? Mam nadzieję, że wszystko. Tu cię znalazłyśmy. Usłyszałyśmy płacz, poszłyśmy, a ty tam byłaś. Tak, sobie leżałam? Tak. Chcesz powiedzieć, że jestem z Zawrót? Do tej pory tak właśnie uważałam, że pochodzisz z wnętrza góry, że jesteś darem naszej Wszechmatki. Ale inne matrony, w tym Lansra, obawiały się, że zrodziło cię zło, że jesteś przekleństwem. Ale to nie jest bogini. Aloy! To wrota. Tam są ludzie? Moja matka. Trwa identyskan. To głos bogini. Brzmi jak tamta kobieta. Błąd. Rejestr alfa uszkodzony. Tożsamość niepotwierdzona. Odmowa wstępu. Nie, nie. Aloy, Wszechmatka przemówiła, jakby cię znała. Nie słuchałaś? Nie rozpoznało mnie. To przez to skażenie. Tak właśnie powiedziała. Z pewnością, jak oczyścisz skażenie, to Wszechmatka cię rozpozna. A jak mam to zrobić? Ponoć miałaś wizję. Kobiety o krótkich włosach. Tak. Zabójcy przyszli po mnie, bo wyglądam jak ona. Oni są zbyt potężni. Nie ma jakiejś innej drogi? Olin był jednym z obcych w noc przed próbą. Zabójcy widzieli mnie jego oczami. Jest w południku. Więc musisz opuścić świętą ziemię. No i wywaliło. Proszę, chodź ze mną. No i niestety, nie da się tego przywinąć. Więc jak ona już to otworzy, to widzimy się po drugiej stronie. Nie słuchałaś? Nie rozpoznało. No i dobra. Mówiłaś, że plemię jest na skraju wyginięcia. Co się stało? Po masakrze podczas próby za zabójcami wysłano wojowników. Wróciło mniej niż połowa.
Mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci. To wojownicy zostali pokonani? Zabójcy nie walczą sami. W jakiś sposób władają maszynami, wypaczają je, doprowadzają je do szaleństwa. Więc zabójcy uciekli? Tak. A teraz jedyny plan, na jaki godzą się moje siostry Matrony, to śpiewanie pieśni pokutnej i błaganie Wszechmatki o litość. Tak jakby nie chciała, żebyśmy same sobie pomogły. To jaki jest plan? To był mój plan. Pokazać ci miejsce twoich narodzin i pozwolić ci wypełnić przeznaczenie, które wyznaczyła ci Wszechmatka. Aha. Czekają na nas pozostałe arcymatrony. Ja będę rozmawiać. Gotowe? Tak. Widziała. Siostry, bogini przemówiła do Aloy. Chce, by wyleczyła skażenie. Ha! Ale jak ona to zrobi? Musi się udać poza naszą świętą ziemię. Poszukująca? Jak bogini przemówiła, tak musi być. To coś ma być poszukującą? Siostro! Choć raz, Lansro! Bądź z nami! To będzie wasz grzech, nie mój! Poślijcie ją i niech już nigdy tu nie wraca! Co za babsko wstrętne. Aloy, świętą łaską bogini, namaszczamy cię na poszukującą z plemienia Nora. Żadna trudność nie zatrzyma twej świętej misji. Niech Wszechmatka cię chroni i wspiera. Bądź wierna. Przygotuję się do pieśni. W tobie nasza nadzieja. Ha, teraz to tak, nie? Jest poszukująca. To ty. A oto twój znak. W trudnym czasie arcymatrony namaszczają poszukującą, wojowniczkę, którą wysyłają z ważną misją. Gdziekolwiek ją to może zaprowadzić. Nawet poza granice świętej ziemi? Tak. A wrócić możesz, gdy osiągniesz cel. Lub kiedy zajdzie potrzeba. Więc mogę pójść, gdzie zechcę. Bez ograniczeń. Nawet w zakazane miejsca. Jak nieczyste ziemie poza wzrokiem Wszechmatki. Bądź ruiny świata metalu. Aha. A były inne poszukujące? Były, ale bardzo rzadko. I po większości z nich zaginął wszelki słuch. Rost był jednym z nich? Nie. Nie poszukującym. Nie mówisz mi wszystkiego. Jeszcze nie czas, Aloy. Może kiedy indziej. Najlepiej. Dlaczego ruiny świata metalu są zakazane? To są przeklęte miejsca. Mroczne i złe. Jak serca dzieci metalu. Gdy postanowiły zabić Wszechmatkę, ta zburzyła ich miasta. Ale to nie wystarczyło. Ich mściwość wciąż nawiedza te ruiny. Gotowa pochwycić głupców, którzy się tam zapuszczą. Ale byłam w ruinach. Jest tam jak we wnętrzu Wszechmatki. To niemożliwe. A jednak... To jest dla mnie wręcz nie do pojęcia. Ufam, że ty odkryjesz prawdę. A co stało się z Rostem? Obawiam się, że niewiele zostało. Ale szczątki pochowałyśmy w miejscu, gdzie cię wychował. Z kwiatami na grobie. Dziękuję. Czemu ziemie poza terytorium Nora są nieczyste? To oczywiste. Nasza ziemia jest święta. Żyjemy u boku bogini, Wszechmatki, źródła wszelkiego życia. Poza jej wzrokiem rozciąga się ziemia upadła, duchowo spaczona. Dlatego prawo Nora zabrania odchodzić.
Ale nasze błogosławieństwo cię ochroni. Aha, sama się ochronię. Wspomniałeś, że Nora wysłali za zabójcami wojowników. Tak. Zostali wybici w zasadzce. Niewielu uszło z życiem. A większość jest ranna. Dokąd udali się zabójcy? Spytaj Varla, jednego z wojowników przy bramach obręczy. On przeżył zasadzkę. Może ci pomóc. Dobra, to idziemy. Powinnam już iść. Najpierw powinnaś ruszyć do bram obręczy. Pomów z Varlem. On wskaże ci drogę do południka. Jeśli ktoś z Nora ci zaszkodzi, powiedz, że jesteś poszukującą. Dobrze. Dziękuję, Tirso. Za wszystko. Niech Wszechmatka cię chroni i macie w opiece. Wierni Nora! Wkrótce zaczynamy! Otwórzcie serca! Będziemy błagać o przebaczenie za grzechy, co sprowadziły biedę na nasz lud. W tych czasach cieszyłoby mnie. Gdy usłyszymy głos naszych matron, dołączmy do nich. To ta wygnana. Dlatego się wyleczyła. Podobno dzielnie walczyła. No, my nie mamy nic we ekwipunku. Trzeba zbierać. Dobra. Bo tu żadnej nic do leczenia nie będziemy mieli. Drewno się przyda. Bo nie wiadomo, jak z nim będzie później. Biegniemy. Nie mówcie, no nie. Dobra. Ja kończę ten odcinek w tym miejscu. A my się widzimy w kolejnym. Jak mi złość przejdzie, dobra. Do zobaczenia. Cześć.